Podróże, podróże małe i duże kształcą, tak myślę, że kształcą, a na pewno zostawiają wspomnienia dziś ze mną w studiu. Kuba Bociąga, podróżnik, autor książek. Cześć Kuba. Witam serdecznie słuchaczy i ciebie. Rozmawiamy w takim czasie, kiedy ty jesteś już właściwie w takim ostatnim momencie przed wylotem, przed kolejną wyprawą, jesteś już trochę w blokach startowych. No tak, to już ostatnie podrygi, dosłownie kilka dni i ruszam na Okęcie. Dokładnie 1 listopada rozpocznie się twoja podróż, tym razem w kierunkach na B. Znaczy przede wszystkim na B. No dokładnie. Wiesz co, to była taka śmieszna sytuacja, jak zwykle w moim życiu. Spytałem się kolegi, czy poleci ze mną do Indii, a on powiedział... Nie na B. Nie, a on powiedział, a słuchaj, to może zrobimy 3 razy B. A ja mówię, co o to ci chodzi? On Bangladesz, Bhutan, Birma. No i tak... Jak zwykle się zgodziłem i tak lecimy. Tak samo było w ogóle z Ameryką Centralną, jak z nim byłem 2 lata temu. Tak siedliśmy, a to może tu polecimy i tam pojedziemy. I tak w sumie wyszło, że zrobiliśmy z Meksyku Gwatemala, Salwador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panama. I tak po prostu jak mapa poprowadziła. Ale to wiesz, zero planu i teraz jest to samo. Zero miało planu, to się miało być Indie, wyszło 3 razy B. No ale plan musi być i to nie jest plan B. No, a właśnie macie plan B w ogóle? Plan czasami? B. Nie wiem, w podróży ratunkowej jakiś? Wiesz co, to nie ja. Są ludzie, którzy mają plan B, C, D, a ja mam A, ale zawsze spontanicznie z otwartą głową do ludzi i zawsze jakoś tak trafiam na takich ludzi chyba w życiu, że mi pomagają, jak się nawet coś komplikuje. Nigdy, no wiadomo, trzeba jakieś podstawy mieć tego planu. No, ubezpieczenie. Wizy. Kasę na koncie w razie WZ. Ja mam 3 karty na przykład. Jakby jedna nie zadziałała, to są takie prozaiczne rzeczy. Ale reszta, no to już i tak nie jest w rękach Boga. W rękach przeznaczenia, cokolwiek kto wierzy, nie? Mhm. A powiedz mi, kasa, czy duża kasa jest potrzebna na te 3B? No Boże, no wiesz, to jest temat rzeka. To była modlitwa teraz, czy tak? Tak, może ześle na mnie Bóg te pieniądze. Chodzi o to, że no wiesz, to są strasznie drogie wyjazdy, to co ja robię. Nie dlatego, że żyję ponad stan na tych wyjazdach, bo wręcz żyję jak ludzie nie uwierzyliby. Ja żyję na minimalu, to czasami śpię na lotniskach, śpię za darmo u ludzi, różne rzeczy takie robię, żeby tylko ograniczyć koszty. No ale są pewne rzeczy, których nie przeskoczę, jak wizy, jak opłaty, na przykład w Butanie płacić my to za każdy dzień, że w ogóle będę w Butanie, tam są takie regulacje. Droga impreza. Bardzo. Przeloty, ubezpieczenie, noclegi, jedzenie. No właściwie noclegi i jedzenie, czyli to, co wy znacie, to jest w sumie chyba tam najmniejszy koszt. Mówisz o Butanie teraz, tak? Znaczy ogólnie, no takim wyjeździe. No bo wiesz, w każdym kraju to są wizy, z każdego kraju muszę dolecieć do następnego. Tam za bardzo lądowo się nie da i tak to wszystko się odbywa. Znaczy da się, ale no musiałbym mieć mnóstwo czasu. Jadę na miesiąc tym razem. Jedziesz na miesiąc, wiesz, że Butan będzie najdroższy, ale na te pozostałe punkty przewidywalne i te, które się wydarzą, czyli nieprzewidywalne, no też musisz mieć zabezpieczenie, pieniądze, noclegi, no jeść też musisz przynajmniej co kilka dni. No, sądzę, że tam będzie tanio. Pić codziennie wodę, tak. Oczywiście. No niestety woda to tylko z butelki, to trzeba też ją kupić, bo no, w tych krajach trzeba już bardzo uważać na higienę i będzie to dla mnie takie nowum, bo ja raczej uważam na higienę, ale to są już hardkorowe miejsca, no tam się je rękami i tak dalej, to jest, wiesz, no jest dużo chorób. Jesteś na to, nie wiem, przygotowany, w sensie trzeba mieć jakieś szczepienia, czy jak to wygląda? No wiesz co, no szczepienia jakoś tam... Kiedyś się szczepiłem przed każdym wyjazdem, teraz po prostu, wiesz, już odpuściłem, no mam porobione jakieś te podstawowe szczepienia, no ale większość z tych szczepionek jest tam powiedzmy na rok, 2, 3, no ja nie mam zamiaru i kasy i w ogóle, żeby, wiesz, szczepić się co wyjazd. No, bo tylko to, co konieczne, bo czasami... No wiadomo, no jak lecę, no jest takie na przykład szczepienie na wściekliznę, no ale to trzeba zakładać, że ci ugryzie zwierzę albo małpa, no może mnie ugryzie, no ale... Nie zakładasz. Nie zakładam, a poza tym, no raczej staram się nie pchać już takie totalnie, na przykład ciężkie tematy, na przykład jak jest pora deszczowa w dżungli, no ktoś ci tam pojedzie, a ja nie pojadę, bo mi szkoda zdrowia, no jeżeli chodzi o komary i tak dalej, no nie? Staram się minimalizować to wcześniej. Planując też. Dlatego jadę do Birmy, gdzie jest wojna, no ale okej.
No są pewne rzeczy nie do przeskoczenia, nie? Mhm, ale nie pierwszy raz jedziesz w taki rejon, no, gdzie nie jest bezpiecznie i przed wyjazdem są takie osoby, które mówią ci, Kuba, daj sobie spokój. No właściwie to, wiesz, mnóstwo było tych wyjazdów, no ale... Znaczy, mam nadzieję, że tym razem będzie to samo, że na miejscu się okaże, że jednak ci zwykli ludzie są cudowni. Że strach to jest tak właściwie przed tym, czego nie znamy. Może się, wiadomo, coś przytrafić, no niestety, no teraz byłem w Bangladeszu zamieszki, ale to było w lipcu na przykład, nie? I to duże, takie, że zginęło kilkadziesiąt osób. No i ty nagle jesteś pośrodku tych wydarzeń, no i może być problem nawet, żeby się wydostać i tak dalej. W Birmie to samo. Ale myślisz tak optymistycznie, jak cię znam, a trochę cię znam. Tak, chociaż z wiekiem coraz... Z wywiadu cię znam. No, z wiekiem coraz bardziej jednak ostrożnie podchodzę, co nie jest chyba fajne, bo jestem taki bardziej bojaźliwy i też projektuję pewne może. Jak się człowiek nie zastanawia, to jest naprawdę spoko, a jak już zaczynasz myśleć, to tak, no ale to z wiekiem chyba przychodzi, to nie ma opcji, no doświadczenie i wiek powoduje, że człowiek bardziej się martwi. To jak z taką anegdotą o tym, kto przeciął na pół bardzo drogocenny diament, no żaden jubiler nie chciał się podjąć i w końcu przeciął go jakiś uczeń, dlatego tylko, że nie wiedział, że się trzeba bać. A jeszcze tu... I mu się udało, oczywiście. Dokładnie. A jeszcze tu a propos jako fan Barcelony, bo przed chwilą słyszałem w waszym radiu wiadomości o wczorajszym zwycięstwie z Bayernem, to jest taki klub, który miał olbrzymie finansowe problemy i po prostu przez to postawili na młodzież, czyli wyciągnęli takich utalentowanych młodzieniaszków ze szkółki piłkarskiej i oni grają jak złoto teraz. Po prostu, bo ta młodość, ta ich taka zuchwałość powoduje, że grają lepiej niż gwiazdy. Są takie sytuacje. Nie taka mają... bezczelność trochę, tak, nie? Tak, nie mają doświadczenia, to pewnie jeszcze w niejednym meczu wyjdzie, ale gdyby nie problemy finansowe Barcelony, to oni by nie grali. To czasami tak, takie dociśnięcie do ściany tak powoduje, że odkrywasz nowe możliwości. Byłeś dociśnięty do ściany w życiu? Tak totalnie to nie, ale tak jak a propos, co dzisiaj gadaliśmy o moich kosztach tych podróży, to przez to, że Butan na przykład jest tak drogi, w ogóle cały ten wyjazd, to jest kwestia kilkunastu tysięcy na pewno. Postanowiłem jednak jechać, ale gdy byłem postawiony pod ścianą, pojawiła się propozycja od kolegi Maćka, żebyśmy zrobili taki polar personalizowany. Z przodu moje imię, flaga, najważniejsze. A z tyłu sponsorzy i logo mojego nowego projektu Podróżnik w czapce. No i pojawiły się pieniążki jakieś tam od sponsorów, które mi pomogą na pewno budżetowo trochę to lepiej ogarnąć. Nie, na pewno coś od siebie będę musiał zapłacić, ale no to już nie są takie pieniądze, jakbym nie był przyciśnięty, żeby zrobić ten polar, żeby znowu się postarać o sponsorów, bo to jest bardzo trudne, każdy to wie, ale dzięki temu, że byem zdesperowany, się udało. Właśnie, ale to jest taka determinacja, właśnie, determinacja. No i tak, oczywiście możesz pić wodę z butelek, przypomnijmy, możesz jeść suchy chleb, ale tak jak powiedziałeś, musisz zapłacić to myto w Butanie, przemieszczać się. W każdym kraju zawsze jest wiza, koszta. To są administracyjne koszta są zawsze duże. No to czego jest. Się spodziewasz po tej podróży? Będzie chyba fajnie, no ale jak zwykle jest taki niepokój, no bo opuszczam ciepłą Częstochowę, chociaż robisz to dobrowolnie. Robię to dobrowolnie, zawsze. To jest taka chęć przeżycia przygody, no i tyle, a czasami też ambicjonalnie podchodzę do tych tematów, no bo to będzie już 107 krajów. Gdzieś tam na pewno z tyłu głowy jest, że chciałbym jak najwięcej ich odwiedzić, no nie? Zdążyć w życiu pojechać wszędzie. No, to jest najtrudniejsze. No wiesz, no teraz w marcu pojadę do Afryki Zachodniej i to będę miał około 118 krajów. Jest 195, ale zostają, wiesz, też drogie i trudne destynacje. No, i no to jest kwestia pieniędzy, taka jest prawda. No, ale tej determinacji chyba też, tej twojej takiego, wiesz, tu mówisz trochę o niepokoju, no, taki przed podróży to chyba każdy to zna, taki lekki dreszczyk. W którym momencie to ci mija? Jak wsiadasz do samolotu, czy jak ląduję. Ja się tylko boję na granicach, że się jakieś okażą, bo ja też jestem troszkę olewaczem, staram się dopilnować, ale no czegoś nie będę miał i mi powie celnik, że kurczę, bez tego mnie nie wpuści. I cała impreza się może po prostu rozwalić, nie? Ale dopilnowałeś. No wiesz co, no teraz... Pieczątek. Mam trzy wizy z tych czterech krajów. Do Bangladeszu jeszcze nie mam. Mam być wiza on arrival, ale dzisiaj otrzymałem zaproszenie od agencji turystycznej z Bangladeszu, więc no teoretycznie mnie wpuszczą i już będzie okej. Potem mam wizy i tyle. No ale wiadomo, no mówię, to jest kraj w stanie wojny, no to wszystko mogą przecież powiedzieć, nie? Tego się boję, że mnie nie wpuszczą. A potem to raczej będzie spoko. Co sobie z takich podróży zabierasz? Pytam o te doświadczenia, które masz. Odsyłamy też tych wszystkich, którzy mogą przeczytać twoje książki do lektury. Tak pytam, czy mogą, bo nie wiem, czy się nie skończył nakład. Zrobiłem ostatni dodruk już chyba.
Mam jeszcze trochę sztuk, ale to dosłownie końcówkę, bo zrobiłem do drugą, bo zabrakło. Ale chyba nie będę się bawił w kolejny, no bo to są znowu takie koszta, że no, to są strasznie drogie pieniądze, a ja wydanie mam, wiesz, pewnie widziałaś. Widziałam, bo mam. Wiem, no więc papier kredowy, kolorowe zdjęcia, ja to wydałem prima sort i to jest cena tego, że to jest bardzo drogie później w dodruku, bo to już jest dodruk cyfrowy. No to wiesz, tak sobie myślę, że jak będziesz wydawał po iluś tam kolejnych podróżach kolejną książkę, to zrób taki większy rozmach. No żałuję trochę. W razie czego w piwnicy schowasz. No właśnie. A nie sądzę akurat. To był problem z tym, wiesz, takim logistycznym. No ja nie mam wydawnictwa, po prostu gdzieś tam po piwnicach to leżało, bałem się, że to zgnije w ogóle. No. No, a może zapuka do ciebie jakieś wydawnictwo? No może chciałbym. Nas ktoś słucha teraz i chciałbym bardzo, bo się nie będzie bać. Myślę, że po prostu to jest akurat kwestia dotarcia do odpowiednich ludzi, których ja nie znam. Bo ta książka okazała się hitem i jest hitem, bo jest prawdziwa i to na pewno jest zaletą tej książki. Ma świetną okładkę Andrzeja Folholza, wszyscy ją chwalą, mówią, że jakby to... Robią sobie zdjęcia. Tak, jakby to stało w Empiku, taka okładka, to każdy by to brał. I chwytliwy tytuł 100 krajów przed 40, który też już jakby się osłuchał. I już nie jesteś przed 40. Już nie jestem przed 40. Ojej, oj. Teraz, jak ci z tym? No wiesz co, no było tak, czasami są takie chwile, no kurde, myślisz sobie, no... Już coraz dalej, nie? Ale no, trzeba po prostu spojrzeć prawdzie w oczy i żyć. Ale nie wiem, już tak się osadziłeś w tej kolejnej dziesiątce swojego życia? Wciąż nie. 3 lata minęły, ale jakoś nie. Żebyś zdążył przed 50, czekaj. No i patrz, no i za styczniu będzie 4. To jest jakaś masakra. Nie, no to jest super. To super. Spójrz na to, wiesz, masz to coraz więcej pracuję, doświadczeń, pracuję bogactwa. Nad tym. Pracujesz nad tym, okej. Okay. Tak. Może ci wyprawa najbliższa trochę coś poukłada. Na pewno wiesz, że straszną pokorę łapię, bo wiesz, no to będzie bieda tam straszna, no w Bangladesz to mówię, to jest najgęściej zaludniony kraj świata. Tak jak mówiłem ci ostatnio, 170 milionów prawie mieszkańców, a powierzchnia 3 razy mniejsza od Polski. To jest jakaś abstrakcja. No w Polsce jest 30, powiedzmy 7, teraz 8, no a tam jest ile? 5 razy prawie tyle ludzi na 3 razy mniejszym obszarze. To jest niesamowite. Największe zagęszczenie na świecie. Jeszcze ta Dakar, do której lecę, to jest ta stolica, to już w ogóle, no. Tym się bardzo cieszę, że będę łaził sobie po prostu po tych ulicach. I po prostu to zobaczysz sam. Bo tam nie ma jakichś wielkich... Rzeczy do oglądania, tak? Wiesz, no są jakieś fajne, ale to nie jest jakieś spektakularne, ale dla mnie to jest ważniejsze czasami, no jak byłem teraz na Kubie ostatnio, no po prostu to jest taki klimat, wiesz, ta Kuba. Ludzie. Co prawda jest bieda, no teraz ostatnio im prąd odcięli, no to jest jakaś abstrakcja, jak ten kraj jest. Ci ludzie tam cierpią naprawdę. No nie ma głodu jakiegoś totalnego, bo oni sobie radzą, ale to jest taka totalnie minimum. Wszyscy, jak leci oprócz tych prominentów i jakichś tam polityków, to wszyscy jak leci są biedni po prostu. Mm-hmm. To jest w Polsce nie do pomyślenia, bo wiesz jak u nas jest. No każdy tam ma jakieś tam pieniądze, ten ma mniejsze, ten większe, a tam każdy nie ma pieniędzy. Niesamowite. Ale wiesz, to jest ciekawe, co mówisz. Mam nadzieję, że, bo przerwałam ci, że nie ucieknie ci ten wątek, który chcesz skończyć, ale nie wiem, czy nie trwa dalej ten eksperyment. Ostatnio słyszałam w Stanach Zjednoczonych, jeżeli trwa, to trwa już kilkadziesiąt lat, że wybrano, czy wybiera się co jakiś czas grupę bardzo bogatych ludzi i bardzo biednych, załóżmy, nie wiem, z najlepszych dzielnic i z Bronxu, powiedzmy. I co kilka lat bada się ich poziom szczęścia, pytając. I okazuje się, że niezależnie od tego, ile mają kasy, to szczęśliwi są ci, którzy mają relacje. Tak, to na pewno. No i tam akurat jest, bo słuchaj, tam... Na Kubie. Kuba jest niesamowita, bo słuchaj, idziesz ulicami Hawany i wszyscy są na ulicach, a wieczorem wypełza całe miasto, bo oni nie mają co robić, bo u nas to wiesz, wszyscy telefon, praca, korpo, coś tam, a tam po prostu nie mają co robić. Oni mają co robić, mają się jak spotykać, to tak, my nie tak, mamy tak, co tak, robić. Tak, no, no może tak, nie? Może z tej strony patrząc to tak, no. I wiesz, i oni te relacje mają niesamowite, no co tu dużo gadać. U nas też tak jeszcze niedawno było, no technologia nas troszkę zmieniła i tyle, no. Taka jest prawda. No i zmienia cały czas. Tak, no coraz szybciej. Nadążasz? Nie, nadążam. Nie znam się na tych... Znaczy wiesz, no jeszcze ogarniam to...
póki mam te aplikacje podróżnicze i tak dalej, to one się zmieniają, ja muszę być w miarę na bieżąco. No to mnie też motywuje, ale ta sztuczna inteligencja i to wszystko, no to co ostatnio mówiliśmy, że wiesz, no dobrze, że napisałem książkę, zanim sztuczna inteligencja to za mnie zrobi za parę lat pewnie, czy tam za kogoś, nie? Oddasz jej stery? No ja może nie, ale dzisiaj słyszałem chyba piosenkę rano, jak szedłem do radia, tak Wilków, przez sztuczną inteligencję przerobioną na motyw i jakby Niemen to śpiewał, to po prostu tak, i to nie poznałabyś, powiem szczerze. Bez żadnej ingerencji Niemena w to. Wpełza kłamstwo tak naprawdę, no, bo no jak to inaczej nazwać? Będzie coraz bardziej doskonałe, no bo wiesz, to się tak szybko rozwija, że to jest, nie wiem. Nagle okaże się, że Kuba Bociąga pojedzie gdzieś, a wcale nie pojedzie. No właśnie. No, albo... A ty chcesz jechać i doświadczać, bo to jest o tym, nie? No wiesz, no ja na szczęście się jeszcze załapałem na te prawdziwe czasy, że dla nas życie takie prawdziwe ma znaczenie, a teraz wiesz, jak jest na Instagramie i tak dalej, to wszystko jest podkoloryzowane, piękne. Filtry. Tragedia. A szczerze, no wiem, że świat się zmienia, ale no żyjemy tymi lajkami, żyjemy popularnością. A ty żyjesz lajkami? Nie żyję. Ja żyję ze względu na taki, że chciałbym osiągnąć ten pułap, że jednak właśnie będzie jakieś wydawnictwo wtedy, jakiś sponsor. To na tej zasadzie, ale to nie dlatego, że mi to daje, że ja jestem super wtedy. Ale wiesz, sponsor to też człowiek za tym, tak? Bo to nie jest tak, że to jest firma, firma bezosobowa daje ci pieniądze. Ja nie wiem, jak idzie jakiś człowiek. Tak, nie? Ale prawdopodobnie to dzisiaj tak działa, że też jakieś algorytmy tu cię sprawdzą, czy będą mieć z tego zysk, tu coś tam. To jest niesamowicie zmechanizowane teraz, nie wiesz. Człowiek podejmie decyzję, ale będzie analiza, nie? Jakaś tam. Ale jednak człowiek podejmuje decyzję. No, tak, czasami ją podejmuje i wie, że po prostu coś daje. Mhm. No, to teraz mi się przypomniał taki człowiek, który i książki pisze, i przesiedział wiele lat w więzieniu. Teraz jeździ do więzień właśnie i rozmawia, pracuje z więźniami. Zupełnie innej perspektywy, ale jest wiarygodny dla nich. No i ostatnio widziałam taki post do Grzegorz Czerwicki. Dostał samochód od jednej z firm. Dlatego, że człowiek, który o tym zadecydował, żyje podobnymi wartościami, wiesz. Nie, no jasne. Więc i wydawnictwo się, wiesz, znajdzie takie, nie? Kibicuję takiemu światowi, takiemu kierunkowi dla świata. No i musimy się bronić. No w pewnych rewirach nie będziemy mieć na to wpływu. No. Tak, no to się trzeba chyba może nie denerwować tym, na co nie mamy wpływu, robić to, na co mamy wpływ, a ty masz wpływ na to, gdzie planujesz lecieć i gdzie planujesz się wybrać, no bo czas pokaże, gdzie tak naprawdę wylądowałeś. Tak, i bardzo chciałbym się z tobą spotkać, powiedzmy, w maju, czerwcu, jak już będę po tej też Afryce i wtedy będę dużo więcej wiedział. Afryka to w ogóle jest mój taki kontynent zaniedbany, bo ja tam w ogóle jeszcze praktycznie nie byłem. No byłem w paru miejscach, na przykład 2 lata temu byłem w Algierii, miesiąc na Saharze, ale to w południowej Algierii, tam przy pograniczu z Mali, Nigrem. I to była taka prawdziwa Afryka. Ale byłem z ekipą, byłem jeepami, było nas 6 samochodów, a tu polecę z jednym chłopakiem, którego poznałem notabene na jednym z mediów społecznościowych i z Warszawy. Chłopak. Będziemy przemierzać w dwójkę Afrykę i to będzie dopiero hardcore, tak sądzę. Przed też bym się chciała z tobą spotkać, żeby zapowiedzieć, tak, żebyśmy też byli na bieżąco i też śledzili to, co będzie się pojawiało gdzieś tam, gdzie będą zasięgi, być może w mediach społecznościowych twoich. Tak, jak coś to zapraszam na, mogę nazwać? No, oczywiście. Na Instagrama, na profil Podróżnik w Czapce, tam na bieżąco wrzucam zdjęcia z wypraw. To tam będziemy też zaglądać. Kuba Bociąga był państwa i moim gościem. Dobrego czasu tam, gdzie będziesz. Dziękuję bardzo.